Słuchajcie, dzisiaj mamy ostatni odcinek, jeżeli chodzi o serię związaną z Zino Mini Pro. Fajny, całkiem niezły dron na papierze, jeżeli chodzi o specyfikację. Nowość ze stajni Hubsana, który bezpośrednio może konkurować z Mini 2. Te drony wydają się być bardzo podobne do siebie, głównie ze względu na gabaryty i zakres masy. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność, cechy, naprawdę są dość mocno różne, więc trudno te drony ze sobą nawet porównać. I jeżeli chodzi o Hubsana, to co jest ciekawe, to nawet trudno jest zbudować jednoznaczną opinię i recenzję z tego względu, że jeszcze około 20% zakresu rozwoju tego produktu jest w fazie właśnie rozwojowej, więc cokolwiek bym nie nagrał, pewnie za 2-3 miesiące nie będzie aktualne. Czy będzie aktualne, czy nie, nie wiem jeszcze, ale mogę wam powiedzieć tak, że szereg cech, które posiada ten mały dron, nie ma żaden inny egzemplarz w tym zakresie masy, między innymi czujniki, czyli mamy tutaj obstacle avoidance, unikanie przeszkód, głównie zatrzymuje się przed tymi przeszkodami, działa to dość dobrze. Jedziemy prosto na mnie, zatrzymuje się. Zatrzymał się. Dzisiaj sprawdzałem jeszcze w warunkach dobrego oświetlenia, naprawdę działało to wzorowo, jeżeli chodzi o obstacle avoidance. Druga sprawa, jeżeli chodzi o fotografię, 48 megapikseli, na papierze jest to wymieniane. Jeżeli chodzi o realne możliwości, jeszcze tego nie ma, ale obiecuje nam producent, że na przełomie września, października będziemy mieli. Poprzednio jak testowałem Active Track, nie było śledzenia, ale dzisiaj, słuchajcie, już Active Track działa. Aktualizowałem rano oprogramowanie, firmware do tego drona i faktycznie Active Track jak najbardziej działa i to działa całkiem nieźle. To, co go również wyróżnia, to co jest ciekawe, to jest lampa dolna wspomagająca lądowanie, szczególnie w kiepskich warunkach oświetleniowych, a także wbudowana pamięć. Ja, słuchajcie, do tej pory myślałem, że mam tutaj pamięć 64 giga, a okazuje się, że mam 128 giga, czyli to jest całkiem spora wartość, jaką otrzymujemy wraz z tym dronem. Dodatkowo na papierze jeszcze otrzymujemy bitrate bardzo wysoki, bo o wartości 200 megabitów na sekundę. Ja stosuję do tych nagrań zwykle 100 megabitów na sekundę. Uważam, że to jest wartość jak na taką małą matrycę optykę wystarczająca. Nie potrzeba nic więcej jak na tego typu ujęcia. Z tych rzeczy, które bardzo mi się spodobały podczas eksploatacji tego malucha, to przede wszystkim fakt, że każda bateria ma swój wskaźnik naładowania. Ładnie to na niebiesko widać, na jakim poziomie jest aktualnie właśnie energia w danym pakiecie. Fajnie to wygląda. To, co jest całkiem dobrym rozwiązaniem, to jest pokazanie temperatury CPU, czyli procesora. Widzimy dokładnie, jaką temperaturę ma procesor w danej chwili i dzięki temu też jesteśmy w stanie mniej więcej zorientować się, co może ten procesor nam dać w tej chwili. Jak widać, te małe konstrukcje, które pozbawione są wentylacji mechanicznej, one zwykle podatne są dość mocno na działanie temperatury i tutaj w przypadku Hubsana właśnie tak to wygląda, że na przykład, aby ograniczyć ten wpływ wysokiej temperatury nagrzewania się podzespołów, nie mamy podglądu z VTX-u w tym spoczynku jeszcze przed wystartowaniem, czyli dopiero widzimy podgląd z kamery w momencie, kiedy wzniesiemy się w powietrze. FPV has been turned off. It will turn on automatically after the aircraft takes off. No obstacle avoidance mode. Please fly with caution. Natomiast bardzo fajną sprawą jest aplikacja, którą tutaj otrzymujemy. Ona bardziej przypomina mi aplikację DJI GO 4. Ta aplikacja DJI GO 4 zawsze była bliska mojemu sercu. Tam można było wiele takich ustawień sobie swoich własnych spersonalizować, ustawić właśnie te wartości, a także dostroić tego drona tak, żeby on w taki sposób działał, żeby spełniał oczekiwania każdego użytkownika. I tutaj jest bardzo podobnie. Hubsan poszedł tą ścieżką i zastosował aplikację, która jest bliźniacza do DJI GO 4, ma szereg ustawień, między innymi właśnie możemy ustawić bitrate, ostatnio wprowadzono regulację balansu bieli, co dla Mini też nie jest wielką nowością, ale mamy tutaj kilka takich ciekawych rzeczy, jak na przykład wyższą odporność na wiatr, czego nie widziałem w żadnym innym dronie.
Inteligentne tryby śledzenia na dzisiaj, które są tutaj dostępne, to jest właśnie Active Track, jest też Follow Me na podstawie GPS-u urządzenia mobilnego, dron za nami podąża. Jest to fajna sprawa, szczególnie jak mamy dużo przeszkód, czy takich obiektów typu drzewa, które mogą nam zasłonić widok dokładnie śledzonego obiektu. Tutaj w przypadku Follow Me działa to dość dobrze, oczywiście trzeba zachować większy odstęp i większą odległość. Jeżeli chodzi o Active Track, on dość ładnie śledzi. Dzisiaj go testowałem przy okazji jednego lotu i działa i do przodu, i do tyłu. Czasami gubi, jeżeli schowa nam się obiekt za przeszkodę, gubi go. I też jedna sprawa, że nie przy Active Track działają czujniki, ale nie omija przeszkód, tak jak jest na przykład w tych nowszych dronach typu R2 albo R2S, tylko faktycznie zatrzymuje się przed przeszkodami, ale zarówno Obstacle Avoidance, jak i Active Track działa, czego nie można powiedzieć o takim dronie jak Mini. Tutaj nie dość, że nie mamy śledzenia, to jeszcze nie mamy czujników, więc nie wszystko jest tak, nie wszystko jest czarno-białe, że Mini jest tym idealnym dronem, czy Mini 2, a Hubsan jest B, bo tutaj naprawdę, jeżeli się wgłębimy, znajdujemy szereg takich ciekawych rzeczy i jeżeli te 20% jeszcze procesu rozwojowego Hubsan przerobi, czy odrobi tę pracę domową, może się okazać, że faktycznie ten dron jest zbliżony wartością do swojej ceny lub przynajmniej nie odbiega aż tak znacząco, jak to wygląda na tym etapie wdrożenia produktu na rynek. Oprócz Active Track, to co mamy na dzisiaj, to co nam działa, to jest Orbit. Ta pozycja jako POI. Następny krok, określ promień. Chciałbym, żeby orbitował mniej więcej na tym promieniu, troszeczkę bliżej mnie. Opuścimy gimbal, wykonaj natychmiast prędkość orbitowania, ukryj. Dobrze, tak jak teraz. Lot po linii również i waypoints. To są te tryby inteligentne, które mamy dostępne w tej chwili, oprócz oczywiście Active Track i Follow Me. Możemy się spodziewać jeszcze w przyszłości na przykład timelapse'ów wprowadzenia, czy hyperlapse, czy tych trybów typu quickshot, które mamy w tej chwili w miniaku. Jeżeli chodzi o funkcjonalność mini, no tutaj fakt, że ten dron już jest dość długo na rynku, nie za bardzo widzę tutaj perspektywę taką, że DJI zaserwuje nam kolejne funkcjonalności, czy otworzy nam kolejne funkcjonalności. Bardziej można się spodziewać Mini 3 niż na przykład aktualizacji oprogramowania i wprowadzenia trybu, nie wiem, śledzenia bez czujników czy innego trybu, który Hubsan faktycznie ma, na przykład Waypoints albo Orbit. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zasięg i jeżeli chodzi o czas lotu, jest bardzo dobrze. Z samego zasięgu nie testowałem, dlatego że kolegi był akurat zajęty. Zasięg tradycyjnie testował kolega kolegi. Poleciałem na 600 metrów, co w Polsce i tak uważam jest lekkim nadużyciem prawa lotniczego. Nie powinienem tak daleko lecieć, ale miałem dobre warunki, byłem w terenie podmokłym, nisko i wiedziałem, że żadnego niebezpieczeństwa nie stwarzam. Mogłem spokojnie lecieć z 1,5-2 km w tym miejscu, ale odpuściłem i to nie ze względu na to, że się czegoś obawiam, tylko ze względu na to, że nie promuję tutaj na kanale, czy nie chcę promować specjalnie łamania prawa lotniczego. Tym bardziej, że jesteśmy w obliczu zmian w prawie lotniczym i okaże się już niedługo, że wprowadzone zostaną bardzo surowe kary. To, czego brakuje na dzisiaj, to jest możliwości też złożenia panoramy bezpośrednio w aplikacji. Czy trzeba takie zdjęcia w postprodukcji połączyć w panoramę, na przykład w programie Microsoft Image Composite Editor. No i druga taka ciekawa rzecz, której jeszcze na dzisiaj nie ma, to jest zoom, który jest, ale go nie ma. A mianowicie mamy sześciokrotny zoom, natomiast nagrania są w tej samej skali jak pierwotnie, czyli bez powiększenia. Na podglądzie możemy sobie podejrzeć i faktycznie mamy zoom, natomiast jeżeli chodzi o materiały, które otrzymujemy z Hubsana, one są w skali tej oryginalnej, tak jak widzi obiektyw. Słuchajcie, podsumowując, co mogę powiedzieć po tych prawie dwóch tygodniach z Hubsanem Mini Pro. Jest to ciekawy dron na papierze, rewelacyjny, żaden inny mu nie dorównuje. Jeżeli chodzi o zakres rozwoju w tej chwili, może jest na etapie 75-80%. Ten produkt na pewno, patrząc na przykład na rozwiązania przyjęte w Zino, czy w Zino 2, czy Pro, on będzie się mocno rozwijał. Hubsan ma trochę inną taktykę. Najpierw stara się ten kapitał zebrać z rynku, czyli wprowadza produkt jeszcze niekompletny na rynek,
a dopiero później wprowadza co tygodniowe czy dwutygodniowe aktualizacje. I to widać, że już ostatnia aktualizacja sporo przyniosła i możemy się spodziewać, że ten produkt będzie z czasem coraz ciekawszy. Tę recenzję jest bardzo trudno sporządzić, jeżeli produkt nie jest skończony, tak jak powiedziałem. Ja odczuwam, że on jest na etapie może 75% rozwoju, ale on z czasem będzie zyskiwał na wartości. Może się okazać, że przeskoczy faktycznie mini dwójkę. Jeżeli chodzi o jakość wideo i jakość zdjęć, ona jest w miarę w porządku. Nie mamy na dzisiaj RAW, nie mamy zdjęć w rozdzielczości tej większej, 48 megapikseli. Może się okazać, że kolejna aktualizacja je przyniesie, także trzeba im też tutaj pewne pole do manewru zostawić. Pamiętajcie, że mini pierwszy też nie miał wielu rzeczy i dopiero miniak dwójka lub też aktualizacje wprowadziły, tak jak na przykład balans bieli, czy mieliśmy tylko 2.7K do dyspozycji i tak dalej, i tak dalej. Dopiero dwójka, czy słaby zasięg w mini pierwszym, to były takie jego też pięty achillesowe. Tutaj oczywiście ten dron nie jest idealny, na papierze wygląda rewelacyjnie, cena też jest na dzisiaj dosyć mocna, ale to nie znaczy, że ten produkt nie będzie dorównywał mini dwójce. Może się okazać, że Hubsan faktycznie dzięki niemu zyska inwestora, będzie miał więcej środków na badania i rozwój. Trzeba podejść do tego, że każda próba obalenia tego monopolu DJI to jest dla nas też cenne, dlatego że mamy większą konkurencję na rynku. Tak jak patrząc na przykład na rynek lustrzanek czy bezlusterkowców, faktycznie konkurencja sprzyja, bo mamy coraz ciekawsze rozwiązania w coraz bardziej przystępnych cenach. To mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o podsumowanie. Także słuchajcie, jednoznacznej recenzji, jednoznacznej opinii nie chciałbym na dzisiaj wydawać, dlatego że łatwo jest oceniać, a trudniej jest spojrzeć ze zrozumieniem na produkt. Ja sam buduję drony, wiem jak to wygląda, ile prób mnie kosztuje i błędów i może nie nerwów, ale cierpliwości, to żeby otrzymać maszynę, która fajnie lata tak jak chce. Tak było wczoraj, przedwczoraj, kiedy siedziałem tutaj cały dzień, żeby dokończyć swojego drona FPV, czy kłada FPV, koptera. Tak samo jest z tym Hubsanem. Trzeba popatrzeć na to, że to nie jest gotowy produkt, który nam wyskakuje z maszyny, tylko nad nim pracują ludzie i pracują w sposób systematyczny. Czasami to zajmuje więcej, czasami mniej, a finalnie, jeżeli otrzymamy coś ciekawego, chwała im za to. To jest najlepszy na pewno konkurent DJI Mini 2 na tę chwilę. Jest sporo lepszy, jeżeli chodzi o FIMI, głównie funkcjonalność, obstacle avoidance, jeżeli chodzi o czas lotu, wykonanie materiałowe ma lepsze. Jeżeli chodzi o jakość wideo i fotografii, tak jak mówiłem, ona jest dość przyzwoita. Jeżeli chodzi o kolory, wiadomo, i przeostrzenie, to jest typowe dla małych dronów. Pamiętajcie, że nie mamy do czynienia z egzemplarzem super profesjonalnym, natomiast jest to ciągle amatorska zabawka, która ma coraz więcej cech i coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Jeżeli jeszcze otrzymamy z rynku dwie takie odpowiedzi, na przykład z firmy Skydio czy Otel, może się okazać, czy Unique, że zrobi się naprawdę bardzo ciekawie. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, komentarze, to bardzo proszę. Ja już jutro zamawiam GoPro Hero 10, a dzisiaj wysyłam do nowego domu tego Hubsana Mini Pro. Dzięki Wam za uwagę, za całą obecność. Oczywiście ta recenzja może nie jest idealna, ale tak jak powiedziałem, produkt też na dzisiaj, na wrzesień 2021 nie jest dokończony. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i w nagrodę za dotarcie do końca tego epizodu mam dla Was prezent, a mianowicie darmowy warsztat online'owy dotyczący filmowania dronem. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Mam szereg darmowych warsztatów, są też produkcje takie bardziej komercyjne, ale one krok po kroku pokazują właśnie, tak jak dzisiaj, jak z danym sprzętem mieć do czynienia, jak postępować i jak w sposób taki kreatywny od pudełka aż po fajne prace osiągnąć naprawdę rewelacyjne efekty, także zachęcam bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!